Witam wszystkich na mojej wielkiej balkonowej farmie rozpościerającej się aż po horyzont, czyli poręcz. Cztery pomidory w skrzyni pięknie rosną, są wysokie. Po 2-3 piętra kwiatostanów. Dolne są już zawiązane. Niedługo pojawią się owoce. Maksymalnie będę jeszcze do 2, może 5 wzwyż, a potem ogłowacał. Pomidor koktajlowy, jak widać, pierwsze owoce lada dzień będą zmieniać barwę. A tak, mnóstwo odrostów, kwiatów i mam nadzieję, że będzie dużo owoców. Tak, przy nim nic nie robię, usuwam dolne liście, podlewam. Na szarym końcu mojej farmy balkonowej znajdują się moje pierwsze 2 ogórki balkonowe, gruntowe. Jak widać, 2 główne pędy i kilka odrostów, które już się ładnie wyciągają, więc mam nadzieję, że zbiory będą pokaźne i żadnych problemów nie będzie. Podlewam nawoże tym samym, co pomidor i papryki na balkonie. Imbir zaczyna wschodzić, piri piri z końca marca wysiew i jalapeno lutowe. Mamy początek lipca, więc tak jak mówiłem, starałem się obrywać wszystkie kwitnące i już zawiązane kwiaty, tak aby roślina mogła nadal się rozwijać. I przy jalapeno, przy każdym segmencie piętrze jest jeden kwiatostan i zaczynają kwitnąć pierwsze kwiaty. Praktycznie nic więcej tutaj nie trzeba wykonywać, żadnych prac, usunięć, tylko czekać, aż pierwsze owoce pojawią się na krzakach. Następna doniczka z paprykami pepperoni. Doniczka chyba ma 8 litrów. 4 krzaki, też lutowy wysiew. Więc jak widać, po przycięciu pędy boczne już wybiły się ku górze, a z tej gęstwiny, która nadal jest po środku między pędem głównym a pędami, trzeba zrobić porządek. Usuwamy najpierw te kwiatki, które są wciśnięte między łodygę główną a liście gdzieś tam pochowane, bo i tak z tego nic nie będzie. Usuwamy wszystkie kwiaty, wszystkie pędy, odrosty, które mają mniej niż 2 cm. Zaczynamy pracę od dołu, usuwając te przyrosty, które są naprawdę małe, i kierujemy się ku górze. Po usunięciu tego, gdzie mamy dostęp, zaczynamy usuwanie przyrostów, które wchodzą jeden na drugi, rosną na dziko pomiędzy pędem głównym a pędami, które nam owocują. Musimy wziąć wtedy mały, ostry nóż, skalpel, nie wiem, coś od tego, tak żeby dostać się, wydłubać te wszystkie małe pączki i pozostawić przestrzeń dla światła i rozwoju rośliny, ponieważ to małe elementy zawierają nam pokarm dla głównych pędów. Tak wyglądają krzaki po oczyszczeniu ze wszystkich zbędnych fragmentach roślin, usunięciu tych wszystkich między pędami śmieci, tak można to nazwać. A najlepiej, żeby Wam to pomóc, to po prostu każdy krzak jest filmowany. Zróbcie stop klatkę przed filmem, po filmie, w momencie, gdzie jeszcze jest nieoczyszczone i po oczyszczeniu, i porównajcie, jakie elementy zostały usunięte z rośliny. Mam nadzieję, że coś pomogłem. Podobne czynności wykonuję na paprykach, które były przycięte w tunelu, a tak wyglądają elementy, które usunąłem i zostawiłem, aby pokazać w razie, gdyby ktoś nie był pewny, co ma usuwać. Tak więc pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kolejne odsłony, tym razem w tunelu. Jeśli ktoś chce być na bieżąco, proszę nacisnąć subskrypcję. Dziękuję. Do następnego odcinka.